pokażę, jak powstaje rzeźba ceramiczna. Mamy tutaj przygotowane materiały. Korzystam z masy szamotowej, którą już delikatnie tutaj odsączyłem. Pierwszy etap to przygotowanie tej gliny. Należy ją rozgnieść, mocniej uplastycznić. Początkowy element rzeźby będzie powstawał z wałków. Wstępnie rozgniatam tą masę w dłoniach, a następnie rozgniatam, żeby był to jednorodny, równej grubości wałek. Zabieram go na stanowisko, na którym będę kształtował swoją pracę. Pierwszy wałek wklejam jak fundament w toczek obrotowy, żeby praca, która będzie wzrastała do góry, była wklejona i nie ruszała się w trakcie modelowania. Dłoń mi trzeba wyczuć nierówność w masie, zgrubienia. Pod palcami można to poczuć. Okay. I wlepiamy kolejny element, najpierw od środka, zacierając wałek do wcześniejszego i montując już między palcami docelową grubość ściany rzeźby. Obiekty ceramiczne są puste w środku, żeby równomiernie wysychały, nie pękały w trakcie wypału. Teraz zacieram wałki od zewnętrznej strony. Pora jeszcze cieńszy wlepić do środka, żeby mocniej scalić, i wykładam w środku te elementy, żeby wszystko było scalone, dokładnie połączone, stanowiło jedną całość. Wszystkie kierunki trzeba już sobie ustalić, wygładzić podstawę, żeby cała reszta kształtowała się już według określonego zamysłu. Jeszcze raz dogniatamy. I ten wstępny etap jest gotowy. Trzeba ciągnąć dalej tą bryłę, którą mam tutaj. Zmienię troszkę technikę. Cyklinka, którą używałem wcześniej do sklepywania, jest dobra do formowania pewnych łuków, pewnych zagięć, ustawiania obłych kształtów formy. Zaznaczyłem sobie punkt, to jest przód pracy. Przygotowuję takie kawałki gliny, wtłaczam powierzchnię, podobnie jak wałki zacieram je. Łączę ze sobą i dokładam. Konstrukcyjnie inaczej buduje się ściana, którą tutaj montuję. Robi się ona sztywniejsza. Jestem w stanie nad nią zapanować, nad jej kształtem. Ta technika pozostawia jakiś ślad na powierzchni, ślad łączeń, który w swoich pracach pozostawiam. Buduje to też strukturę tej rzeźby, która rośnie. Prawa ręka sklepuje, lewa ręka podtrzymuje i zagładza wnętrze tej bryły, żeby ta ścianka była gładka, jednorodna pod względem grubości. Trzeba poczuć tą glinę, mając ją pod palcami, wyczuć, na ile można ją docisnąć. Czyli dokładam, sklepuje mi się i zagładza samoczynnie. Wnętrze muszę kształtować, zacierać dłońmi lub też tym narzędziem, które trzymam, na zasadzie ścierania nadmiaru masy. Każdy musi wypracować własną technikę. Należy obserwować regularnie, co się z tym naszym kształtem dzieje. Tu wydaje mi się, że powinienem trochę wyoblić, swobodnie ją przeciągać, mocno wyciągać. Zatrzemy, scalimy, sklepiemy. Uzupełnić, zatrzeć, dołożyć, odjąć, wyoblić lub sklepać kolejnym. I tu chciałbym, żeby to się zaoblało do wewnętrznej strony. Od czasu do czasu trzeba czyścić cyklinę, ponieważ zbiera się na powierzchni warstwa gliny, która powoduje nieładny ślad. Na tym etapie jeszcze można ciągnąć dalej zwyż kształt, budować go. Glina jest dość sztywna. Nie można cały czas dokładać. Od czasu do czasu trzeba też poświęcić chwilę na to, żeby wyprowadzić tą powierzchnię i nadać całości odpowiednią linię. Cały czas można jeszcze coś
dociskać, modyfikować. Nie, również można coś wypchnąć, jeśli płaszczyzna nieodpowiednia. No, zostaje ładny ślad, który spróbuję nie zatrzeć do końca. Porozciągam to też trochę. Miało być bardziej tak. Wyrastają kolejne elementy, rzeźba się rozrasta, dokładamy kolejne kęsy, zaginam, rozciągam, wyoblam, sklepuję, doklepuję. Jest już taki finalny etap, gdzie z tej obłej formy próbuję jakoś wybrnąć tak, żeby pojawił się graficzny zarys rozcinający tą bryłę, nadający też mocniejsze efekty światłocieniowe. W międzyczasie podsuszałem mocno całość, żeby można było kontynuować i dolepiać kolejne elementy. Robiłem to opalarką. Jest to ostatnie zwieńczenie i dobrze, widać, że to powinno się tutaj mocniej zamykać. Cyklinka, którą posiadam, ma stronę płaską i stronę wypukłą. Ta strona wypukła pomaga mi też kształtować takie wgłębne momenty, o na przykład tutaj przez zagięcie, dopasowanie kształtu do akurat takiego układu. Oczywiście potem można jeszcze nagiąć taką gumową kształtkę i zatrzeć ten element dokładniej. Dostosować jej kształt do tego wgłębienia, które ma się tu pojawić. Można w razie czego wyciskać jeszcze coś, wyoblać trochę ten kształt, obejrzę ją sobie dookoła, czy układ jest odpowiedni, a potem jeszcze będę to modelował. Przychodzi taki moment, że można takie płaskie, precyzyjne elementy wyprowadzić łatwiej, gdy ona już jest troszeczkę twardsza. Mam nadzieję, że uda się to wyprowadzić, żeby była precyzyjna linia rozcinająca tą całą bryłę. Korzystam z momentu, że jeszcze można tam wsadzić dłoń i minimalnie coś wypycham, bo łatwiej jest później wklepać, niż to wyciągnąć. Gdy masa podeschnie troszkę, wtedy łatwiej te wszystkie szczegóły doprowadzić do porządku. Ale wstępnie kształt już jest ustawiony, wyprowadzony. Chciałbym, żeby te obłe kształty, które mamy po bokach, były mocno rozcięte ostrą strzałą, która przechodzi przez większą część. Tutaj mamy piec ceramiczny, do którego mogę prowadzić wysuszone już elementy. Ważne, żeby dokładnie wymierzyć piec, żeby nie zrobić czegoś zbyt dużego.